Rośliny uprawiane w naszych domach posiadają różnorodne wymagania odnośnie pielęgnacji. Często rośliny domowe pochodzą z tropikalnych i subtropikalnych regionów, dlatego wymagają zapewnienia warunków zbliżonych do ich naturalnego miejsca występowania. Nie tylko rośliny kwitnące tworzą ozdobę naszych mieszkań. Równie atrakcyjne mogą być rośliny zielone, na przykład okazałe palmy czy zamiokulkasy. Zapewniają one odpowiedni poziom tlenu w pokojach oraz tworzą przyjazny mikroklimat. Z uwagi na bardzo dużą liczbę gatunków uprawianych w doniczkach jako rośliny pokojowe, trudno jest określić jeden stały schemat zasad pielęgnacji. Rośliny zielone będą miały nieco inne wymagania niż rośliny stale kwitnące. Niektóre z kwiatów chętnie spędzą lato na balkonie lub tarasie, z kolei inne gatunki będą wymagały częstego schładzania. W gruncie rzeczy podstawowymi czynnikami warunkującymi prawidłowy wzrost i zdrowie naszych roślin są dostęp do światła, mikroklimat, dostęp do wody, podłoże, dostęp do składników pokarmowych. Światło jest czynnikiem niezbędnym do rozwoju roślin. W mieszkaniach zazwyczaj mamy do czynienia z ograniczonym dostępem do światła. Dlatego też większość roślin uprawiana jest na parapetach lub w pobliżu okien. Niektóre rośliny, takie jak Scindapsus, Zamiokulkas czy Sansevieria, wymagają stanowisk półcienistych i cienistych. Mikroklimat panujący w domach warunkuje m.in. pora roku, wilgotność powietrza, system ogrzewania i temperatura. Bardzo ważne jest nawilżanie powietrza nie tylko w trakcie suchego lata. Zimą większość roślin źle znosi wpływ centralnego ogrzewania, które wysusza powietrze. Dlatego o tej porze roku także opryskujemy rośliny wodą przynajmniej raz w tygodniu. Utrudnia to również rozwój popularnych szkodników, m.in. przędziorków i miseczników. Starajmy się ustawiać donice z roślinami w miejscach osłoniętych przed przeciągami, które mogą powodować lokalne spadki temperatury i żółknięcie liści. Odpowiedni dostęp do wody jest jednym z najważniejszych warunków poprawnej pielęgnacji roślin. Wiosną i latem podlewamy rośliny przynajmniej raz w tygodniu. Zimą natomiast ograniczamy ilość wody roślinom, które aktualnie nie kwitną i są w stanie spoczynku. Sposób podlewania również ma duże znaczenie. Większość roślin domowych możemy podlewać bezpośrednio do podłoża. Gatunki wrażliwe, jak na przykład fiołki, cyklameny czy storczyki, łatwo ulegają chorobom grzybowym i starajmy się podlewać je od dołu, to znaczy umieszczając ich bryłę korzeniową w naczyniu z wodą na kilkanaście minut lub nalewając wodę do spodków umieszczonych pod doniczkami. Jednym z kluczowych zabiegów, jakie wymagają rośliny doniczkowe, to zabieg przesadzania. Ważną kwestią jest zachowanie proporcji pomiędzy naczyniem a rośliną. Doniczki nie powinny być zbyt duże, najlepiej o 2-3 cm większe od poprzedniej. Najlepszy okres na przesadzanie roślin rozpoczyna się wraz z początkiem okresu wegetacyjnego, czyli wiosną. Młode rośliny charakteryzujące się bujnym wzrostem przesadzamy co roku, rośliny starsze najczęściej co 2 lata. Dobrym wskaźnikiem tego, czy roślinę należy przesadzić, są wystające korzenie z doniczki, które wskazują na to, że roślina ma zbyt ciasno. W momencie przesadzania szczególną uwagę zwracamy na moment wyjęcia rośliny ze starej doniczki. Należy wykonywać to bardzo ostrożnie i delikatnie, tak aby nie uszkodzić bryły korzeniowej. Górna część systemu korzeniowego powinna być kilka centymetrów poniżej górnej krawędzi pojemnika, co zapewni swobodne podlewanie. Obsypując bryłę korzeniową ziemią, nie ubijamy jej zbyt mocno, gdyż pozbawimy podłoże napowietrzenia. Niezbędny jest również wybór odpowiedniego podłoża, które winno być świeże i dobrane do odpowiedniej grupy roślin. Istotne znaczenie mają dodatki do podłoża, które są przypisane poszczególnym gatunkom, np. perlit, glinka, agrosil poprawiający przekorzenienie czy piasek. W żadnym wypadku nie stosujemy ziemi ogrodowej. Każda roślina wymaga odpowiedniego podłoża, więc zanim je wybierzemy, sprawdźmy, jakie podłoże najbardziej preferuje dana roślina. Wiele roślin ma szczególne wymagania i nie będą rosły, bądź będą marnie wyglądać, mając złe podłoże. Na przykład kaktusy tolerują piaszczyste podłoże, kamelie kwaśne, a storczyki o odpowiednio luźnej strukturze. Świeżo przesadzone rośliny należy dość obficie podlać. W przypadku roślin domowych nawożenie ma również bardzo istotne znaczenie. Rośliny te mają niezbyt dużą ilość gleby.
Substancje odżywcze szybko ulegają więc wyczerpaniu. Dzięki odpowiedniemu nawożeniu możemy liczyć na odpowiedni wzrost oraz rozwój rośliny. W przypadku niedoboru składników odżywczych rośliny będą słabe, a kwitnienie oraz wzrost zahamowane. W sprzedaży możemy spotkać nawozy płynne, w granulkach, a także w formie pałeczek czy aplikatorów. Nawożenie powinno odbywać się w okresie wegetacji roślin. Nie nawozimy w okresie spoczynku. Poza tym nawozimy rośliny dobrze zakorzenione. Należy dokładnie zapoznać się ze sposobem dawkowania nawozu, wyszczególnionym na opakowaniu. Przedawkowanie nawozu może się bowiem skończyć dla rośliny źle. Trzeba pamiętać, że poszczególne rośliny wymagają indywidualnego traktowania, także jeżeli chodzi o nawożenie. Sukces w uprawie roślin pokojowych zależy od doboru gatunków, a później od zapewnienia im właściwych warunków wegetacji, odpowiedniego miejsca i prawidłowej pielęgnacji. Przy odrobinie zaangażowania z pewnością rośliny odpłacą się znakomitym wyglądem.